trenerem, nie jasnowidzem, także na co kibice mogą liczyć, to się okaże i nie da się określić jednoznacznie, jak przebieg tego meczu. Chcielibyśmy go poprowadzić według swojego planu taktycznego, ale oczywiście przeciwnik też tu ma znaczenie i to jak będzie występował, tak samo jak i aura, która będzie, bo wiemy, że cały czas pada śnieg, nie wiadomo jak to będzie jutro, to też ma wpływ na przebieg spotkania. Także no, obiecać nic nie możemy. No, możemy powiedzieć tylko, że na pewno damy 100% zaangażowania, walki, serca w to, żeby 3 punkty zostały w koszyku Polonii. Mamy silnie obsadzoną bramkę i tutaj, jak już powiedziałem, gdzieś nie dramatyzujemy z powodu kontuzji Mariusza. Myślę, że niedługo i Mariusz wróci do pełnej dyspozycji, także pan ma dobre informacje, nie wiem skąd pan wie, że Przyrowski będzie bronił, a Pawełka nie będzie w 18. Murawa, no jeszcze ta wegetacja jest opóźniona w tym roku i to widać, że ta trawa jeszcze nie odbiła i no widać, że tutaj trochę tych treningów się odbyło. I odbiło się to również na murawie, ale no nie narzekamy. Jedyne co mogę powiedzieć, zauważyłem, że po takim półgodzinnym treningu już znacznie gorzej się prezentowała. Także myślę, że początek będzie nie najgorszy, biorąc pod uwagę właśnie warunki atmosferyczne. Ale z biegiem minut będzie wyglądała coraz gorzej. No i myślę, że przez najbliższe jakieś tam 2-3 tygodnie to się nie zmieni, dopóki taka naturalna wegetacja nie zacznie funkcjonować. Także i tak na ilość tych treningów, które tu się odbyły, to nie jest najgorzej, no ale za chwilę wchodzi futbol amerykański, także